Dzień dobry. I dzień dobry. Dzisiaj rodzina pojechała do zoo, a ja zostałem sam w domu, bo dzisiaj nagrywam bardzo dużo wideo. Po pierwsze, zwiastuny reklamowe do szkoły chmury. Po drugie, lekcje do szkoły chmury z Rosmond Cloud Computing. Po trzecie, lekcje do szkoły chmury zbuduj silne fundamenty Microsoft Azure. Po czwarte, trzy wideo do bloga 3 poziomy. Pierwszy to jest 11 zalet posiadania własnego planu metodą 3 poziomy. Drugi to 7 błędów początkujących osób, które robią swój plan na życie. I trzecie, najlepsze, najszybsze, najtańsze narzędzia do stworzenia swojego systemu produktywności. Tytuły jeszcze może troszeczkę zmienią, natomiast idea jest taka. Udało mi się też chyba dogadać z osobą, która będzie mi pomagała w montażu tych wszystkich wideo. Pozdrawiam Marcin. Marcin się do mnie odezwał wczoraj i Marcina znałem już troszeczkę czasu i śledziłem go w różnych mediach. Natomiast Marcin, w odróżnieniu od wielu innych osób, które chciały ze mną pracować, na jakich zasadach, wziął sorówkę wideo, dostarczył jakość i zaproponował cenę bardzo dobrą, więc po prostu efekt wow. No, od samego początku, czyli później może być już tylko lepiej. Dzisiaj nie było z rana sportu, ale dzisiaj od rana pracowałem. Miałem troszeczkę czy nadgodzienia, więc od 6 zacząłem już pracę i przygotowuję właśnie drugą kawę. Jest już późno i cały dzień w pracy nad różnymi tematami. Jedne rzeczy wychodzą, inne nie wychodzą. Natomiast chwila, gdy robię sobie przerwę, to ostatnimi dniami czytam listy, a raczej listę. Bo zadałem jakiś czas temu pytanie, tutaj dużo osób mi odpowiedziało na te pytanie. Tak, dużo. I jest jeden naprawdę mega temat, który się przewija dość często, czyli temat związany z wiekiem. Czy przypadkiem nie jest już za późno, żeby ustalać swoje cele? Bo mam już 35 lat i zaraz koniec. Mam 45 lat, zaraz koniec. Mam nawet ludzi powyżej 50, które do mnie piszą, że już, czy to jest czas, żeby ustalać cele, czy może po prostu dotrwać do tego końca życia. No właśnie. Mam wielką nadzieję, że ten przykład da ci dużo do myślenia. Nieważne, ile masz lat. Załóżmy, że masz 50 lat. Jeżeli masz mniej, nie wiem, 19, 20, 30, to ten schemat tak coś ci pozwoli zrozumieć. Masz 50 lat. Średni wiek mężczyzn w Polsce to jest 73. 73 lata, kobiet 81. Załóżmy mężczyzna 73. Mamy 23 lata. I teraz, czy warto w takim wieku ustalać sobie cel na 73 lata? Nie wiem, ale pozwól, że coś ci pokażę. Mamy rok 2018 i mam w tej chwili 35 lat. W roku 2011 miałem pierwszy przebłysk, że warto byłoby coś w życiu zrobić. Ale dopiero w roku 2016 otworzyłem bloga 3 poziomy i zacząłem robić różne rzeczy. Mając 33 lata, wcześniej było wszystko niepoukładane, moje cele były prawie niesprecyzowane. W ogóle pierwsze swoje cele zacząłem określać tutaj, tylko wtedy to było w formie bucket listy, czyli mieliśmy taką stronę 139 things, 149 tychy i inne gysy. I tam spisywaliśmy razem z innymi ludźmi, co chcielibyśmy w życiu zrobić, wykąpać się pod wodospadem, pojechać na pustyni i tak dalej. Z czasem oczywiście ta lista ewoluowała i taka pierwsza moja lista na blogu 3poziomy.pl, gdzie startowałem wszystko od poziomu 0, powstała w 2016 roku. Dwa lata. W tym czasie, jeśli chodzi o cele, przebiegłem ultramaraton, napisałem 50 wierszy, odwiedziłem bardzo dużo krajów, odwiedziłem 20 wyjątkowych miejsc w Polsce, nagrałem ponad 365 dni daily vloga, z którego się narodziło bardzo wiele różnych inicjatyw. Założyłem firmę, potem założyłem spółkę, która rozrosła się do całkiem niezłych, pokaźnych wymiarów. W tej chwili jest 5 osób, niedługo będzie 9 i to będzie rosło jeszcze bardziej. Cały czas mówimy o tych 2 latach. Miałem przyjemność wystąpić przed dużą publicznością, prawie 400 osób na programistoku. I poznałem Macieja Nisarowicza, Andrzeja Krzywdę, parę innych osób, które dla mnie były takimi legendami polskiej sceny, w tym wypadku IT. Jeden miesiąc spędziłem poza Polską, na Materze, co też było jednym z celów, które ustaliłem na blogu 3poziomy.pl. Plus dużo, dużo więcej. To wszystko w 2 lata. 2 lata. A tu mamy 23 lata. Ja sam przez najbliższe 21 lat planuję zrobić jeszcze dużo różnych rzeczy. Natomiast
do wyboru mam, czy zaplanuję i pójdę tam, gdzie ja chcę, czy będę spędzał dzień na leżeniu, patrzeniu w sufit i narzekaniu, jakim jestem to starym prykiem, żeby nic nie robić. No i mogę tak robić, ale nie chcę, bo wiem, jak dużo można fajnych rzeczy zrobić. I historia mi pokazuje, że jeżeli tylko zaczynam robić i pracuję ciężko, to te 2 lata mimo tych wszystkich wyjazdów i fajnych rzeczy, to była ciężka praca. Ten vlog, codzienne montowanie tego vloga. Natomiast jeżeli codziennie jesteśmy w stanie pracować, to przez 2 lata jesteśmy zrobić bardzo dużo. Pod warunkiem, że to wszystko dobrze zaplanujemy. A przez 21 lat? I teraz wyobraźmy sobie sytuację, że mamy człowieka, który ma 20 lat. I załóżmy, że zacznie planować i robić w sumie to, co i ja. Bo wszystko jest w internecie, można dzień po dniu lecieć i robić w sumie to samo. To za 2 lata będzie w miejscu X, może w tym samym miejscu gdzie ja, może trochę dalej, może trochę bliżej, nie ma to najmniejszego znaczenia. Natomiast posunie się dużo do przodu, jeżeli będzie mieć cele i iść do tych celi. I teraz pomyślcie, co z takim człowiekiem, który jest w stanie określić sobie tutaj cele w wieku 20 lat, co będzie z nim jak będzie miał 30 lat. No, prawdopodobnie osiągnie wszystkie cele, bo nawet na tej mojej liście maksymalna data ostatecznego celu to jest rok 2027, czyli 9 lat do przodu. Mając 10 lat do przodu, można zrobić wszystko. Jeżeli nawet popatrzymy sobie na wielkich ludzi tego świata, to w 10 lat ich droga jest strasznie duża. Nie wiem, czy wiecie, ale 10 lat temu o takim kimś jak Casey Neistat mało kto słyszał. Więc każdy z nas jest w stanie przez 10 lat zrobić ile chce. Ba! Przez 2 lata. Jeżeli wszystko dobrze zaplanujemy i będziemy podążać tam, gdzie chcemy, tam, gdzie zaplanowaliśmy, tam, gdzie jest nasz cel, to też nasze życie mocno się zmieni. Najgorsza rzecz, którą możemy zrobić, to odpuścić i powiedzieć sobie: a ja już w sumie jestem za stary, a ja już mam 30 lat, o ja już mam 20 lat, już wszystko stracone. Powinienem był zacząć, gdy miałem lat 15. No nie da się tak zrobić. To nie działa w naszej rzeczywistości. Nie można się cofać w czasie i coś zmieniać. Można zacząć robić, działać dzisiaj. Ustalić swoje cele, podzielić się na mniejsze kroki i zacząć realizować codziennie przez zestaw pewnych postanowień, pewnych codziennych czynności, które codziennie wykonujemy. Będziemy budować naszą siatkę znajomych, będziemy polepszać nasze umiejętności, będziemy dostarczać więcej wartości, będziemy rozwijać naszego bloga, vloga, nasz produkt, cokolwiek. Codzienne małe kroczki doprowadzą nas tam, gdzie chcemy. I tutaj nie ma żadnej magii, to jest zwykła praca, która nas przybliża do celów, które sobie ustalamy. Tak, serio. Zachęcam do przemyślenia tego aspektu. I do zobaczenia jutro.